Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Don't Step Together. Jest ze mną Kurczak. Dzień dobry. Jest ze mną Zoku. Cześć. Ej, przez chwilę się zastanawiałem, z kim gram, no nie wiem, co mam powiedzieć. Tylko no Zowie Juszko. Ej, dobra, chłopaki, spalcie to szybko, ten las tutaj. Ej, czemu to daje tak mało healtha, ten... Bo to dżemik tylko jest. Jam. Ale to okay. Daje dużo tego. Oddaj to! Ja ci coś zrobię z tym dobrego. Ja ci coś zrobię dobrego. Tak, tak. O, ratuję. No dajże mi zjeść, człowieku! Ty najgorszy Polaku! Nie, nienawidzę. Sam sobie chodź, to wezmę. Ja ci dam do buzi, chodź. No to daj. Dziękuję. Okej. Okay. Dobra, i to co ci zrobię, teraz sobie zjedz. Co ci tam nie pasuje? No to na tej górze przy tych skrzynkach, co? Brodaczy jeden. Nic, no ja sobie tu biegam. Ej, to kurczak, ja sobie robię tak, patrz. No. Ja nie patrzę, bo ja idę. Po co jest śpiwo? Możesz się położyć, zregenerować sobie psychikę i zdrowie, ale spada ale ci wtedy głód. Ale chuj, no, spada ci głód do zera. Ale to nie jest tak, że wiesz, przemija dzień, tylko my sobie chodzimy, a ty po prostu leżysz w miejscu. Jak głupek. Jak debil. Jak taki naleśnik jebał. Tortilla spadła. Burritos! Ej, co jest z jednym płotkiem? Jakiś kurwa tempy jest. Halo, co się stało z tobą? Płotku. Puteczka. Aha, jak masz ten, łączenia, wiesz, kąt prosty robisz z płotkami, no, to tam musisz dać murek, bo one się chujowo łączą. No coś tu się odjebało ewidentnie. Tak myślałem, że będziesz miał problem z tym, bo to łatwa rzecz nie jest, naprawdę. No wy kurwy cienie, posuńcie się. No ja nie mogę tak robić przez tych dwóch downów, no. Życie. A ja jestem ciągle głodny. Ja też w sumie zaraz, no nie, w sumie sobie za mną. Nie wiem, daj mi młotek, bo muszę to naprawić, no. Bez młota to nie robota. To zrób sobie, możesz, w każdej chwili. No to idę. A czy nie muszę robić go przy niczym, nie? O, jest tutaj. Dobra, chodź tu, zepsuję cię. Amertem. Amertime. Ej, czemu mi ten ryba zeżarła wędkę? Co? Co? Jak to ci zeżarło wędkę? To no, łowiłem, próbowałem wyciągnąć i wciągło mi wędkę. Co? Ej, nigdy nie widziałem. Pierwszy raz słyszę takie rzeczy. Ja tak samo. Nie ma wędki. Jak? No, szlachty. Jak in go wciągnął, ty się żyjesz. Ja nie chcę wiedzieć, co tam siedzi, kurde, w tym, nie? Ja też. Ja bym tam nie łowił w tych stawie. Wziął. Wziąłem to. Ja to dokończę ten twój rzeczy tutaj. Co mi tam dokończysz? No ten, wiesz, dokończę ten płotek po swojemu. Dokończysz, to ja ci mogę, wiesz. Ja mogę skończyć na tobie zaraz. Ja już to o tym właśnie mówiłem, ale... Jak w dwie strony, to w dwie strony podziałamy. W sumie będzie nawet przyjemniej. O, co tam, Paweł, u ciebie? Po co wam te płotki? Panie! Mówiliśmy po poprzednim odcinku, kurwa. Tam to będzie infraktustu... Infraktus... co? Polska język trudny. I frak, truk. I frak, pfff. Kurde, no nie, trzymajcie mnie. O Jezu. Dawaj mnie to. Piękny kurwa jesteś. Frak, truk, sura. Sura na P. Sura na P. No sura na P. Pyk. Pyk. Pajak śliczny. Będziemy tego się oddzielać takimi komorami, czy... No tak myślę, patrz, tutaj na przykład kuchnia, nie? Tutaj damy drugie ognisko, to chłodzące. Tutaj znaczy, możemy iść skrzynię. I mean ten, działki z tymi. A. Z worskowymi drzewkami. Tak, no myślę, że moglibyśmy. Aha, bo ty w tą stronę to robisz, okej. Okay. Jest problem, bo wiesz, nie mogę tutaj do końca dojechać tym. Co teraz? Masz coś, to zrób. No to kończ, w dół jedź teraz. Ale ja bym chciał tak, żeby doszło do końca. Bo no to nie da rady, tak. No to chujowo. No. Daj chwilę. Trochę za duże, żeś pan to zbudował, panie Fertku. Nie uciek do mnie, kurwa. No, tak. Nie, zniszcz te murki dwa, ostatnie. Ale panie Fertku. No, zaufaj mi, człowieku. Gdzie kiedyś takiego? Jeszcze, no, najeb mu, tego też. Dobra, najebę go. Tego, ostatniego. Kurde. Gdzie ty idziesz? No co ten głupek? No podejdź po prostu i kliknij spację na to. No nie mogę. Co on robi? Ja daj ten młotek, człowieku. No czekaj. No debilu. Weź z tej strony, ej.
Czekaj, nie chodzi. Bo on ewidentnie chce przejść kurwa z tej strony. No nie, nie chce klepać z prawej strony, co jest? Ale gdzieś to zjebał. Wszystkie ją zepsuć? Nie, panie Fertku. Czekaj, panie Fertku, ja muszę na chwilę tutaj zrobić rzeczy, zaraz wrócę. Pan tu ogarni, a ja zaraz wrócę. Ale idź pod ten, pod ognisko, bo noc. Idę. Muszę tu, fanie Fertku, ja tu muszę ogarnąć sytuację pewną. Fanie Pretku. Fanie Pretku, dzień dobry. Witam serdecznie, panie Pretku. Ja tu digging hole. Dobra, bo tu się trzeba rozpalić, kurde, ogniem piekielnym. Ludzie mnie opuścili, nikt nic nie mówi. Dobrze nikt jest. Ci nie kocha. Życie, a przynajmniej Paweł jest, dobrze. Może czy cokolwiek jest do jedzenia na tej mapie? Nie. Ja no właśnie umieram sobie tak z głodu. Niby taki don't starve. Ale jakby odjąć don't, to już starve. Czyli umieram z głodu. Nie wiem, może wyruszmy na bawoły i zabijmy je wszystkie. Będziemy mieć wtedy jedzenie. Genialny pomysł. Mamy tu dwie pułapki na króliki, czemu my sobie ich nie złapiemy jakoś tak kulturalnie? Nie wiem. Gdzieś norki na pewno są. O. Dobra, wróciłem, dzień dobry. A ja właśnie niam zrobiłem. Tylko teraz wróciłem jak ten głupek. Tak powiedział, nie? Dobra, to kurczę, jak musimy tutaj architekturę naszą zrobić znowu. Panie, my to jedzenia potrzebujemy najpierw. Panie Pawle, pan idź pan zbierę jedzenie. No to robię to tylko, że to na bieżąco zjadam, żeby nie umrzeć z głodu. No właśnie, znowu to zrobi, no nie mamy samolot, no nie mogę z niego. Przesrany. Ło, ile mamy kamienia, tak ja nie wiedziałem. Bo ja wszyscy zebrałem w cholerę, wiesz? Właśnie widzę. Przez to, że wszystko było. Ej, Zoku. Co? Taka sprawa, spal te drzewa. Tamte. Ty idź. Ja mam tych głupków, oni mi zepsują wszystko. No to ja je podpalę, a jak już się spalą wszystkie, to ty dopiero wtedy je wiesz. Nie! I spierdolnął raz młotkiem w ten garnek, nie? Panie kolego, bo my się zaraz pogniewamy tak kulturalnie. Panie Fertku, pan się nie nerwuj, chodź pan. O fajnie, masz dywanie, gełby dywanie, jest taki miękki. No. Nie. A po co dałeś to tutaj, ten wall? No bo tak się robi, bo to na końcu tak? Się psuje i taki dziwny się a robi. A ładnie wygląda, panie Fertku. No jeszcze mam dwa takie, panie kolego. To jest, czyli od tej strony, tak? Pyk. No. Dobrze. Okej, okay, to jest taki duży, bardzo duży ul. Tam jest królowa pszczół. Nie, no, to się młotkiem rozwala i ona jest trudna, bardzo przerażająca. Tam jest płonbo. Może kiedyś. Nie tu kwiatków. Zoku, jakoś tak nie bardzo długie, tak do tego krzaka najwyżej zrób. Gdzie wskazuj mi, panie Fertku? Ale żebyś się nie namęczył za bardzo, chciałem po prostu. Duża farma. Mówi coś panu to, panie Ale nie słyszałem, panie kolego. Weź tutaj, daj tego haja. Ja strzela do góry już. Dobra, czekaj. Widzę coś panu, panie Fertku. Duża farma. Ja kocham kurwa ten serial, jest zajebisty, nie? No i Jemi oglądaliśmy, pamiętam. No, oglądaliśmy coś tam, bo kurwa. Ile? Coś tam leciało, ale my tam bardziej się zajmowaliśmy. Dobra. Tak, właśnie. Zrobiłem ci zasięgową mniej więcej, jak to ma wyglądać. Panie Fertku, bo to jest problem. Jaki? Zator się zrobił. A ja łopaty. Nie, mam łopatę przecież. Puść mnie to. Nic z tych rzeczy, panie kochaniutki. Zator albo ator. Nie! Tak. Węgiel nam pali się! To nie, policja. Kal nam węgiel. No ja umrę przez to, żeby węgiel zebrać, no nie mogę. I dobrze ci tak. Pies, halo, no na graniu, nie wolno tak. Halo, pies. No, to psy, niestety dostał wścieklizny. Jakiś nieznany mi bliżej poważę. Dobrze. Ej, kurczak, zróbmy tak. Jak? Bo ja mam tu ideę pewną, taką wpadłem sobie. Czekaj, bo ja ścinam ten. Potrzebuję tych high walli, które ty masz. No. I zrobimy tak, że ja tutaj komorę zamknę. Ale wiesz, że są takie bramki, takie drzwiczki, które możesz otwierać i zamykać? No to o to chodzi, to ty zrobisz takie. Bo ja tu mam plan na życie. A będą z tego pieniądze? No. Tak, będę. Jak pan tak uważasz, panie Fertku? No panie Boczek, no pan, co pan? Panie Zboczek do mnie mówisz? Tak. To pasuje całkiem do pana Imiszu. Aha. Imiszu. Imiszu, może ty jesteś Amiszem jakimś jeszcze.
Kurwa, jaka głupia gadka, nie lubię takie. Nie lubię takie? Lubię. A, okej. Okay. Już myślałem, że mnie nie lubisz. Patrz, ja robię tak, że tu zamknę, a tam zrobimy z lewej strony takie wejście. Gdzie są te jebane płotki? A czemu nie zrobimy tego od spodu? Ja bym to stąd zrobił, tak. Uspokój się, ja ci pokażę zaraz. No gdzie są te wole zdupione? Nie bramki. Ześ pan to zrobił, panie Fertku, tak jakby od dupy strony pan chciał. Pan zaraz do dupy dostaniesz, jak pan się uspokoisz. Czekaj. Tu zrobimy drogę. Ej, albo jestem ślepy, albo ja nie widzę tych płotków nigdzie. Gdzie one są? Tu są, Boże. Ja w strukturach masz takie małe. Lyn? Lyny. Zawsze miałem problem z tym, kurwa, żeby się połapać tym wszystkim, nie? Dobra, lyny chcę. Halo, mogę to wykopać. No proszę. Dzięki. Zrób zaku wejście tutaj. Tych dwóch płotków. Wejście? Ludę. Deski potrzebujesz. No jest, no ty zrób wejście, ja to jebę. Dobra, to na razie dokończ z tej strony. O, tu. A ja resztę zrobię tam. A MM Team Site. Dobra, nie mamy już w ogóle jedzenia. To mnie chujowo, bo ja zaraz zdechnę. Ja też. Patrz, kurczusku, drogi mój. Zrobimy tak. O, tu dokończymy. Ale panie kolego, te drzwi tam trzeba zrobić odpowiednio. Panie Fertku, pan się nie nerwuj. Czy one tak mało dodają? No jak nie ma nic! To kunuj, bo ja zaraz zdechnę. Paweł! No, tak. Niezbyt wiele mam tego jedzenia, ale coś mam. Daj jeść, umrę. A nie, w sumie mamy dużo nasionek do jedzenia. No. Mieliśmy. Bo ja zebrałem. Kurwa, zeżaruj wszystko. No bo ja jestem Wolfgang! W dupy mnie to obchodzi! I co? I ty wam tu leży. A nie, to sen. Czekaj. To jest brykiet. Brykiety. Dobra, wiesz co, ja już posadzę te kurawurówki, bo zaraz zesramy się z głodu. Halo, czemu nie mogę tego zbudować tutaj? Come on. O kurde, chyba nie chciałem tak tego zrobić. Panie Fertku, pan się No nie chciałem tak, daj mi młotek z oku. Proszę podejść do mnie, do dyspozycji. Proszę skonsultować się z lekarzem lub z pierdoleniem na łeb. No daj mi ten młotek, człeku. A ty mi jeść daj. Masz. Teraz wszystko. Podoba ci się? Co? Czemu rozjebałeś to? No bo źle postawiłem. Ale zmarnowałeś teraz rzeczy. A wiesz, ile my tych rzeczy mamy, panie kochaniutki. No zaraz będziesz miał, panie Fertku. Tak chyba jest okej. Okay. Posadź to, bo cię kopnę w łeb zaraz. Mucha. A, kamieni, już nie mamy. A równo pan to sadzisz? No kurwa. No właśnie widzę, że bardzo równo. No jest dobrze, co ci chodzi? Ja to wszystko równiutko robię. Tak. Ale kopa dostaniesz tam. Dobra. No gnój w chuj, nie? Serio, nie mogę tego tu postawić. Zobacz, jakie wredne gówno. Jest ewidentnie miejsce na ostatnią roślinkę, ale nie. No, to jest życie. Życie jest nowelą. Raz przyjazną, a raz wrogą. Życie. No przesłońcie się cięte pały. Cięte pały. Marzenia z ciętej pały. Tak. No nie, kurwa, no nie wytrzymam zaraz z tymi cieniami. Idźcie, wy nie zobaczycie, was nie ma w domu. Weź, bo jeszcze do mnie przyjdą. No i było dobrze było. Panie kolego, patyków nie mam. Ej, 10 dzień jest, tak trochę wpierdolę, co nie ma psów. No. Nie, spoko. Biegnę z jedzeniem. Halo! Z jedzeniem możesz wracać, bez niego wypierdalaj. Tak jest. Ej, weź tam rozpal, bo zaraz się zesram tutaj. No przecież rozpaliłem, dalej nie mogę. Ile garnków najebał? Co zrobił ten chłopiec? Jeść! Przesuń się. Dobra. My mamy tyle tego, a nie mamy żarcia w ogóle. No to będzie na później, nie martw się nic. No, jak nie zdechniemy tego czasu. Przesadzasz po prostu. No w sumie przesadzam, bo ogrodnikiem jestem w tej serii. No widzisz. Miałem rację. Cok. Co tu jeszcze jest? O, trawy mamy bardzo dużo. No bo wszystko pozbierałem, chłopiec pozbierał. Tak.
Będziemy trawę jeść. No. Ja mam pomysł, bo czekaj. Gdzie jest ten, gdzie jest dużo tych? Czy? Mam pomysł, pułapki na ptaki, ptaki zawsze się łapią. No dobra, ale mam jeszcze tutaj pułapki na ten, widzisz? Na króliki. A to są gówniane pułapki, bo nie mamy w pobliżu ratowników. Niżej są, to można do nich iść. To? Gdzie ty masz niżej? Nie ma nigdzie. Ty, krzywo znowu postawione, no nie mogę. Dobra, niech tak będzie. Sięga? Sięga, dobra. Ale nie stać tutaj, tu ma być ścieżka z okutu, gdzie wykopałem. Po co? No, żebyśmy mogli tam postawić coś, co nam uchroni przed śmiercią. Aha. Żeby uchronić świat od dewastacji. I wypadł mi krzacz. Bo była nienawiedziona. No, no nienawiedzona była. Mhm. Ale gówno. Masz drewna dużo, Zoku? Jakiego drewna? No drewna, czy masz dużo, bo ty masz tego drewna od cholery, nie? Nie, już nie mam, ale pościnam to wszystko. Dobra. Tutaj. Niech oni ścinają. Ale nie, dobrze posadzone są te roślinki, mogą tak zostać. No o to chodzi, niech zostaną. Tylko gówno potrzebujesz, żeby to nawieźć, żeby było jedzenie w końcu. To dobra. Ewentualnie możesz skrócić ten murek o to, żeby wiesz, było tak do tego końca, żeby nie odstawało tam. To pan weź ten. Dobra, ja zrobię to w sumie. Dobra. Jest gówno. To zostawię ci młotek tutaj. Gdzie jest gówno? Proszę dać gówno. Jak coś to jest pełnia teraz. Ale trawy mamy, ej chłopaki, jesteśmy w niebie. A, jak umrzemy z głodu, to będziemy mieli trawę. Ej, zaraz właśnie mam 4 głodu. Paweł! Biegnę! La 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 la. Świetne życie. O, jak w Madrycie. Tak, musimy się stąd wydostać. Musimy pójść w sumie. A o ile ja mam to skrócić w ogóle? O co ci chodzi? No tak, żeby się dało, wiesz. Wszystko, żeby się dało. No chodzi mi tam na końcu, patrz. A, wiem, no tam... Tak, żeby do, wiesz, do tych krzaczków dochodziło. Nie, dorobić nie da rady, bo tam już się nie mieści, to. W sensie dorobić płotka, dalej trochę przesunąć. Co ty kurwa robisz? A zaraz pan zobaczysz, kochaniutki, panie. No po co, panie Fertku, ja panu zrobiłem tutaj miejsce na to, żebyś... No nie! No czemu to się źle postawiło? No kurwa, mać! Postawił! Tak jakby ja framuga drzwi, a ty stawiasz drzwi przed tą framugą. No ale to ja nawet tego nie zrobiłem specjalnie, one się tak po prostu zrobiły. Przynajmniej gra jest taka mądra i oddaje ci pełne... No patrz! Paweł, jedzenie! W lodówce. Idę. Olo, wypuść mnie. Idź pan stąd, chuj. Puść mnie, jej. Dobra, trochę przyniosłeś, więc... Jest! Udało się, zrobiliśmy wejście. No tylko, że ja też mam 9 głodu, więc jakbyście mi coś ugotowali, to... Już gotuję. Ja ugotuję borówki dla nas wszystkich. Ale dużo! Co dzisiaj zjemy? Borówki, kurwa! Panowie, pełnowartościowy posiłek. No. No nie, ta lodówka nie sięga! Do krokpota. Mam pomysł, dzisiaj zrobimy sobie urozmaicenie. Będziemy smażyć troszeczkę krócej. O, na przykład. Proszę bardzo, chodź, dam ci jeść. No i muszę rozgrzebać go, no. Prostujemy ci z ręki. No kurwa. Ile ty masz? Tarczy mi, ja mam 109. 56. 56 mam jak wpierdziel... No, zjadłem. I mam... Ty, kurczak, chodź tu. Czekaj. Bo ja tutaj mam jeszcze 5 takich, więc ty zrób z tego coś. A ja sobie pierdolę to i to sobie wezmę. Mniam. Mniam. Gdzie jest mój młotek? Ej? Już nie mamy jedzenia. Już ci daję. Młotek, bo też trzeba rozjebać tam, daj. Proszę. Dziękuję. Ej, trzeba te ostatnie siły wykorzystać i jeść ten. O lu, to mu się odjebało na rej. No, trzeba jeść jedzenie. Ja, no ja muszę jedzenie iść zbierać, w sensie borówkowe drzewka, bo one trochę rosną. Dobra. Bum. Panie kochany, daj nam mi pan jeszcze na jednego. Panie Fertku. Mam jeszcze węgiel w ogóle? Nie wiem, ale tam było od cholery drzewa u góry, więc może... A, ty spaliłeś je całe chyba. To nic. To jeszcze tam sprawie były, ale przydałoby się logi w końcu, bo 11 dzień jest, ej. Mamy pełnię zaraz jak coś. Zaatakuj go, Paweł! Jedzenie! Moje! Ej, a te twoje wole też mam zepsuć i postawić w innym miejscu? Tak. No, no, niestety. Młotek się zepsuł. Młotek się po... Kurwa mać, nie mam trawy. O! Jezus, tam jest Sid. Dawaj, wszystko jest jedzenie. Wszystko jest jedzenie.
Pójdź na to kurczę, poszedł! No nie! Daj jeść! Nie mam! No kurwa! Fajnie kurczak, że robisz ten rzys ładny, ale nie mamy kurwa po co mieć tą lodówkę! To ma być funkcjonalne. No, dobra. Dobrze, dla innych się przyda, bo my kurwa umrzemy. Jak przyjdą po nas jacyś ludzie, to będą mieli. Już chciałbym zajebać ten. Da się to tworzyć? Nie, nie jem mi to. Gdzie mamy potyki? Lol, ale zajebiste. Dobra. Ma ktoś ten. Co? Jak to nazywa? Drewno. Mam jedno. Aha. W sensie jakie drewno? Potyki czy logi? O, tutaj jest. Logi. To logów mam 5. No to... Gdzie są te twoje cienie? No są tu ze mną. No to... To zamień się z oku, ja będę tam robił ten, a... To idź. Zetnij te logi. Ja idę. Zetnij logi. A po co ja w ogóle to ognisko ci postawiłem? Chciałem ci postawić, żeby nie było ten, ci ciemno, nie? A przecież no. Jest pełnia. No, dobrze kurczak. Doceniam twoją troskę. Pomyślałem wszystko. Wyszło. Nie podoba mi się to jedno drzewo, które stoi, tak szczerze. Czemu? Bo takie za duże było, ale nie, dobra, jest spoko. Myślałem, że chciałbym mu drzewiec mi najebie. Chociaż drzewiec się nie wyróżnia na początku, on dopiero... No nie, jak on wstaje, nie? A to nie jest tak, to każde drzewo może się w drzewce zamienić. Tak, ale... A czy w sumie może być taki mały, nie? Nawet. Mhm. Ale z reguły u mnie zawsze duże były. No to z reguły bym uważał. No kurwa, ale się wykrakał, baranie! Ej, pomógłbym ci, ale no niestety mało zdrowia. On chce mojego cienia napierdalać, ej, musimy go sklepać, póki ma agro na nim, chodźcie. Macie dzidy, bijcie go, ej. No idę, on, ale... On zapierdala za cieniami, chodźcie tu. Dobra, ogarnę go. Czekaj już. On ci je zabije. Biegę za cieniami, więc pierdol go. Dobra. Odsuń się, Zaku. Tylko no jestem bardzo głodny. Nie, nie ma po co. To nie bago, do dupy. Będzie z niego mięsa trochę chociaż. Z niego mięsa wypada? No, potworowe, ale jakieś to jest. Właśnie no, ja się zdobyłem aż jedno. Mięso z pająka. Ej, to ja lecę i ja zbieram te borówki. I coś się pozbieram. Zbieraj pan to jedzenie jakieś, bo... Będzie koniec. Będzie koniec, chłopie. Jezu, tam jest dużo borówkowych drzew, idę. Drzew. Krzaków, cokolwiek. Powodzenia, kurczak. Dzięki. Zabiłeś go? Nie, Paweł dostał pory, ju. No to się cieszysz, tak. No bo ja jeszcze nie dostałem, to się śmieję. A jest trochę problem. Jak idę i nie mam jedzenia, jest zginę tam pewnie. To znajdź pan po drodze jakieś. No spróbuję, ale to nie jest kurde pewne. Ty, ale psy mogą przyjść zaraz jeszcze. Poczekaj. No i zaraz będzie. Ale się go bije długo. Ej, tu jest dużo krzyczych norek. To postaw tam te pułapki. A ja mam popek. O Boże. No, gnoj jest trochę. O, borówki, dobrze. Dawaj to. Paweł, nie tankuj go. W ogóle po co on go bije? Przecież ty dasz radę. Wiem, ale psyjka mi spadnie szybko, a tak to go wiesz, jak rozwalimy. Ale czemu Fire Pit mam cały czas na tym, w rogu? No, żebyś wiedział, gdzie jest baza. Fajne. O Boże, on jest twardy. No, strasznie twardy, mam together. Fajne, jak grałem sobie. Nie, nie mów, że zero miejsca. Jest, jest. Jest? O, dobra. Pan Angry właśnie z dziewczyną widziałem, to klepałem tego drzewca 1000 godzin. 1000 godzin. Ej, to byliśmy we dwójkę, nie? I to dopiero była masakra. No my też go biliśmy we dwójkę. No ale w nas jest trójka na serwerze. A no tak, bo wtedy jest więcej u nich. Puśćcie te drzewo, zaraz na mój drzewiec wyjdzie i wyjebie na łeb. Więcej mięsa. Halo, czemu mi czasem znikają płotki? No stawiam płotka, a on nie staje. Panie Fertku, pan chyba po wojaku. No chyba tak. Innego wyjaśnienia to nie czuję, nie widzę. Po mocnym pulu raczej. O.
No wiedziałem, że jednego będę musiał dorobić. Ma ktoś jednego... Dobra, już nieważne. Mam 20 płotków, ale nie zostawiłem ci ich tam. No to już pan dorobisz, jak pan będziesz. Słyszę, mam. Mówi to panu coś, panie Fertku. Mówi to panu coś? No otwieraj tą skrzynkę. Tak zamachu, jeżeli nie możesz. A może dobra. On się wstydzi? Takie tam 26 zdrowia. Czy... no, zdrowia. Głodno. Ja mam 75 maksymalnego, więc też gówno jest. Dobra, ja na swoim miejscu nie narzekał, kurde, ziomeczku. Ziomeczku? Do mnie? No. Ziomeczku. Ziombel. Ziombelku. Dobra, w sumie jakbym uderzył tutaj... Ej, tam jest dużo trawy, tam będzie ta świnia taka mocna, nie? Nie, tam są te... ule. Wiktorze, to zrób ten... Wiktorze. Łapki na te... gołąbki. Na tak gołąbki? No, zrób. Dobra. Ale nadal potrzebuję borówek. O Jezus! Patrzyłem się na mapę i wbiegłem w te szerszenie, wiarę, uciekłem. Cieszę się, Zoku. Nie gońcie mnie! Hurra! Mamy na jedną pułapkę. No to chociaż tyle. One teraz będą tutaj siedzieć, prawda? Tak. Ty, te pszczoły biją te. Zabiły mi żabki. Zajebiście. To dobrze. Żabie utka tu leży. O, złapał się jakiś ptak. Psy idą. Psy. La 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 la. Dobra, gnoj w chuj, uciekam. Panie Zoku, proszę wrócić. No nie! Jeszcze zamiast czegoś dobrego, chociaż to piórko poleciało. No to trzeba było przepalić na ogniu. A no tak, jestem debilem. 10 HP, dobra. Znaczy 10 tego głodu. A, jeszcze nam gówno wyszło z tego jedzenia. Świetna seria się zapowiada. Dobra, ja dałeś mięso razy ile? Milion. To potworne pewnie. Dałem mięso i normalne? Nie, potworne jakbym dodawał, to by były, wiesz. A monster lasagne. No. A monster lasagne jest niedobra, nie wolno jej robić. Jezus, gdzie się boję. No lepiej, jebać nie psy. Ja nie mam za mało głodu, ja nie dam rady nic zrobić. No to GDR jest chyba ich mniej, znaczy mniej. Więcej jest, no. Ale dłużej przychodzą. Duże dromordę, o. O, dobre jagody. Wyrosły już? Nie, mam 3 głodu i znalazłem jakiekolwiek, żeby przeżyć. Ja nie dobiegnę do was chyba, tak mi się wydaje. Znaczy nie, no w sumie niedaleko jest już. Ale będą mnie gonić pewnie. Boże, no nie dam rady z tym głodem. Ja mam ten, przy sobie trochę nasionek i łódka jedne. O oh, fuck. Zrób log zudy. Zrobiłem, ale to tylko... Dobrze. Bo ja nie mam ogólnie nic, nie? Wy musicie się bić. Może się rzucą na moje cienie, to jest chociaż jakaś szansa. Trzeba rozpalić ogień. Możecie zrobić te? Dla mnie log zud? Zrobiłem ci, tylko chodzisz. Idę, jestem tu już. Idą. Cześć. Dobra, jeszcze nie idą. Dokuła. Gdzie jest? Tutaj. O. Daj mi zrobić jakieś jedzenie, szybko, cokolwiek. Nie wiem, czy mi to wystarczy. Nie wystarczy mi. Mam jeszcze nasionka, jak chcę. Dobra, ej, bo niszczy nam tam. Dobra. Ja nie mam dzidy, ale kij, dobra. Nie, uciekaj, to się nie bij tam z nim. Znaczy ja mógłbym się bić, bo ja mam psychiki dużo. Tam. To by było na tyle. Nie, jeszcze już? Będą nie, chyba. Jest. Leci. Ej, tu jest to gówno. Jeszcze. Ja wezmę... na łoże. Jeszcze. jeszcze. Ej, kto mi zajebał plecak? Ja nie, ja mam swój. Ej, czekaj, nie. Ja też mam swój. Ej! Jest miejsce na ten i na plecak. No. Tak, tak cię łamał. Zajebiście. Ej, mam jeden, dobra, umieram. Umieram z głodu. To zjedz potwornie. Chodź tu. To ci do rady. No. Dajesz coś, no! No masz, przepal to. Ja mam 17. Dobra, jebać, ja to zjadłem po prostu. Potrzebujemy czegokolwiek, mamy jakieś mięso, ale tak poza tym to niezbyt. Może by te borówki, kurwa, zaczęły rosnąć kiedyś. Może. Dobra, mamy koniec odcinka i w następnym by się przydało, żebyśmy wszyscy, kurde, poszli zebrać jedzenie. Wszyscy. Mhm. No. Bo to nic z tego nie będzie. Mięso mamy, nie? To jest spoko. Ale tak poza tym to dupka. Panie Fertku, rozpal ten ogień. No rozpalony. No przecież się pali.
Dobra, to chyba jest najlepszy moment, żeby kończyć. No dobra. No to, Paweł, wyłączaj od razu. Dziękuję bardzo za oglądanie. No to cześć. Pa. Pa. Umieramy z głodu.